Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj coś z uprawy po burakach cukrowych, pod pszenicę. No więc dzisiaj uprawa kultimerem na około 23 cm. Buraki, tu widzicie pryzma z 20 hektarów. No ciągnie się praktycznie do prawie końca pola. Tak według mojego buta wyglądają. But 41 rozmiar. Są zróżnicowane. No ale wiadomo, w lipcu, w sierpniu było bardzo sucho, więc one też te buraki no mocno to odczuły. No nie są może jakieś rekordowe plony w tym roku. Podam Wam w internecie, na Facebooku czy na moim Instagramie. Będzie na pewno informacja o średnim plonie buraków. Wstępnie mogę przyjąć około 70 ton z hektara. Myślę, że jak na ten rok jest bardzo dobrze. Zobaczymy, jaki cukier będzie. No i tyle. No dosyć głęboko jest, no około 23 pewnie będzie. No, 23 cm. No 23 cm, nawet prawie 24 może. Ja przyjmuję 23, bo wiadomo, że to średnią trzeba przyjąć. Gdzieś tam jest pewnie 22, gdzieś jest 24. Na John Deere masę robi się na te 23 cm po burakach, jest mocno zjeżdżone pole, więc no tutaj czuję na tej ciężkiej ziemi. Na piasku sobie do 10-4 km na godzinę doleci, spokojnie, ale tutaj na tej cięższej ziemi to 9-9,5. Tutaj są obciążniki w kołach, 400 kg w lewym kole, 400 kg w prawym kole, tona na przodzie i naprawdę no dużo lepiej to idzie. Fakt, że na przodzie przyznam, że mogłoby być tak 100 na 300 może. To na 300, to na 200 to by było w ogóle idealnie. Ale naprawdę no, idzie nieporównywalnie lepiej jak właśnie 6930. No bo pierwszy raz w sumie R-ką po burakach uprawiam i mam porównanie według zeszłego roku jak to szło. No i 6930 uprawiam na 20-21 cm góra po burakach. A tutaj 23 cm, więc trochę głębiej. Fajnie by to było może jeszcze głębiej uprawić, głębiej jak orka. No ale wiadomo, przepał jest wtedy nieporównywalnie większy. Opory przy 26-27 cm się robią mega wysokie, więc moim zdaniem nie ma sensu pod pszenicę tak głęboko uprawiać. Niepotrzebnie przepalać to paliwo. My co roku oraliśmy zawsze na różne głębokości. Teraz jest kultimer, więc pod zboża idzie na 20 cm, kultimer 21. A pod rzepak jest orane na 24-25 cm, więc ta głębokość jest różna co roku. Czyli na przykład jednego roku ora się na 24, drugiego na 25. Żeby też właśnie ta, no ta orka też nie była na tą samą głębokość. Nawet centymetr różnicy niby to nie jest dużo, no ale zawsze to jest różna głębokość i myślę, że ma to pozytywny wpływ właśnie na to, że ta podeszwa się nie tworzy w glebie. Tu sobie jadę teraz właśnie zagnaniem, czyli nie raz przy razie, bo ktoś wczoraj właśnie live'a robiłem i ktoś tam mnie pytał, czemu jeżdżę raz przy razie. No jeździłem raz przy razie, dlatego że kombajn z boku kopał buraki. Byśmy się po prostu na poprzeczu nie zmieścili. A po co mam kombajnisie przeszkadzać przy kopaniu, jak mogę sobie raz przy razie jeździć i być dalej od niego. No tu idzie ładnie. Tu naprawdę idzie ładnie. Jeśli chodzi o spalanie, to wychodzi gdzieś tak około 16,2-16,3 litra na hektar średnio. Zmierzyłem sobie to dystrybutorem, czyli wczoraj miałem pełen bak zalany, dzisiaj rano zatankowałem znowu do pełna. 220 litrów było chyba dystrybutorem nalane i 216 chyba ciągnik pokazywał. Coś tam koło 4 litrów było różnicy. O, teraz 16 litrów na hektar. 17, więc tak sobie skacze. Wiadomo, jak tam chwycimy mocniejsze obciążenie, to wiadomo, że tą 17 pokaże. No ale średnio wchodzi 16,5 teraz. Wczoraj wyszło 16,3, dzisiaj wyszło 16,5 litra na hektar, więc w 17 się zmieszczę. No 6,9 spali około 20 litrów na hektar, no 6,9 ma mocne obciążenie, jadę dużo wolniej. No więc niestety ten ciągnik spali, no ale on jest za mały do tej maszyny. Prędkość się zwiększa, może lżej nie ma, ale prędkość się zwiększa, więc wydajność na hektar jest większa. I wtedy to spalanie na hektar też jest wychodzi mniejsze. Bo na godzinę chwilowe spalanie jest 41,7 litra na hektar. 41, 41,7. Średnio 32, więc sporo na godzinę spali tego paliwa, no ale tak jak mówię, no, zrobi tych hektarów w godzinę więcej, więc najbardziej istotne jest spalanie na hektar, bo wiadomo, że koszty później się liczy na hektar, a nie na godzinę.
Dzisiaj w ogóle zimno jest strasznie. Pół stopnia mi teraz pokazuje na zewnątrz. W nocy było minus 2. Więc dzisiaj trochę przymroziło. Jeszcze taki wiatr jest, więc odczuwalna pewnie jest minus 3. Naprawdę zimno dzisiaj jest. No ale w końcu już listopad jest, połowa listopada, więc... Dzisiaj mamy 18 listopada, wczoraj były wykopane buraki. No jutro pewnie będę siał pszenicę, no dzisiaj skończę to uprawiać. Zostało mi do uprawiania gdzieś około 7 hektarów jeszcze. Całkiem fajnie to idzie, no dużo szybciej jak pługiem na pewno. Więc to na plus. No i też przykrywanie liści pługiem podobno nie jest do końca dobre, no bo wtedy nam... jeśli nie ma dostępu do tlenu, no to tam fermentują te liście i zakwaszają glebę. Więc też no lepiej jest to, wydaje mi się, że wymieszać jak zaorać. Szczególnie, że tak jak mówię, no ja preferuję orkę pod rzepak tylko, no pod buraki miałem zaorane w tym roku, ale w przyszłym roku już rezygnuję z orki. Pszenica jest zasiana zaraz obok właśnie, po kukurydze, już widzę, że rządki widać. W fazie szpilki jest. Więc no teraz długo wychodzi ta pszenica, no już 2 tygodnie od siewu ponad minęły. Prawie 3 tygodnie będą. Więc długo ta pszenica wychodzi, no wiadomo, jest teraz zimno, no to ta pszenica nie będzie jakoś szybko rosła. No i tu mam też ustawioną sekwencję na obrociach, żeby mi właśnie przy podnoszeniu maszyny wyłączył blokadę, a przy opuszczeniu maszyny automatycznie mi włącza blokadę. Włącza ją w tryb automatyczny, czyli jak na przykład skręcę kołem o 9 stopni, to wtedy automatycznie się i tak rozłączy, nawet jak jest opuszczona. Więc też bardzo fajna funkcja. No po burakach jest twardo, no kombajn swoje waży. Koła są szerokie, no i psim chodem jedzie, no ale wiadomo jak to jest kilkadziesiąt ton. Szczerze mówiąc nie wiem dokładnie ile waży pełen zestaw. No buraków wchodzi 25 ton około do zbiornika. Z tego co operator mówił. A kombajn nie wiem ile będzie ważył, około 30 ton może. Ciężko powiedzieć, ale tak na oko, no myślę, że 30 ton na pewno waży taki kombajn. No chcąc, nie chcąc zjeździ tą glebę. Ale Cultimer wydaje mi się, że to jest idealna maszyna na właśnie takie uprawiania po burakach. Bo głęboko spulchni, ładnie przemiesza. Nie rzuci tych liści na dno. Trzeci rok po burakach uprawiam właśnie, no bo trzeci rok buraki miałem zasiane. Cultimerem trzeci rok, no i naprawdę fajnie to wychodzi. No w tym roku mieliśmy ostatni termin kopania buraków, czy później odbioru. Więc wiadomo, no też ta pszenica nie zaplanuje tyle zasiana we wrześniu. Tu ogólnie ładna wilgoć się wyrzuca, więc raczej problemu nie będzie w pszenicy. No burak niby wyciąga wszystko, i wodę, i składniki pokarmowe. Ale powiem wam, że pierwszy rok miałem zasiany właśnie w 2020 roku pszenicę po burakach we wrześniu. No i no dała około 7,5 tony z hektara, więc naprawdę ładny plon. I też bez żadnego nawożenia potasem, fosforem, tylko azot. Zawsze mi się marzyła ta uprawa. No i fajnie, że się udało. No bo buraki to jest też fajne przerwanie płodozmiany. Akurat przeważnie na tych dużych działkach była rzepak, pszenica, rzepak, pszenica. No to ten płodozmian jest naprawdę no kiepski, no bardzo kiepski był. No tu też się taka wyrzuca. To akurat nie jest suchsza ziemia, tylko tu jest właśnie taka bardziej... To jest to, co zwiało z tamtej strony. Czyli taka mocno, no sam piaseczek, taka mocno piaszczysta gleba. Dlatego to jest właśnie ta przyczyna, dlaczego ja schodzę z uprawy orkowej w burakach. No bo jak później miałem być takie sytuacje, że... No, że tą glebę mi zwiewa. Że jest ta erozja, później buraki się męczą, to wydaje mi się, że trzeba szukać jakiejś alternatywy w uprawie. Idealną uprawą może byłby strip till pod buraki, no ale nie mam maszyny do strip tilla na razie nie planuję. No mam Cultimera, więc Cultimerem też to fajnie pewnie wyjdzie. Kukurydzę siałem po Cultimerze, naprawdę fajnie to wyszło. W przyszłym roku właśnie buraki tak samo będę siał, tylko że pod buraki jeszcze będę głęboszował na 35 cm jesienią. Trochę tego paliwa pójdzie, no ale chcę pod te buraki zgłęboszować. Tak sobie postanowiłem, że pod buraki będę zawsze głęboszował, żeby każde pole było zgłęboszowane. Bo systematycznie każde pole będzie zasiane burakami. Co roku na innym polu sieje buraki. Tu też wczoraj na live poruszyłem temat tego, jak Cultimer ciężko idzie. Bo tak wydawało mi się, że Cultimer dosyć ciężko idzie. Jest maszyną, która ciężko idzie. Chociaż tam niektórzy mi pisali w komentarzach, że Horsterano też ciężko idzie, bo ja tak byłem przekonany, że Horsterano idzie najlżej z tych wszystkich maszyn, bo ten kształt zęba w Terano jest no, dosyć bardzo zagięty.
Ma mocną sprężynę, do 600 kg siła wyzwolenia, więc po burakach naprawdę super to działa. Gdzieś tam miejscami na bardzo ciężkiej ziemi widać, że trochę grają te sprężyny. No wiadomo, jak jest mocno zabetonowana ziemia na ciężkiej ziemi po tym kombajnie, więc pod tym względem naprawdę Cultimer. No Cultimer to jest maszyna zaprojektowana podobno według producenta na ciężkie gliniaste gleby, więc jak jest na ciężkie gliniaste gleby, no to automatycznie sprężyna jest mocniejsza. Sama maszyna też jest masywna, zresztą widać po Cultimerze, że on jest naprawdę masywną maszyną. No i też właśnie przekonał mnie ten wał dyskowy, który może jedyną jego wadą jest to, że dosyć ciężko idzie i stawiam, wydaje mi się, że dosyć duże opory, no bo wiadomo, jak 600 kg waży ten wał, no to no jakiś tam opór stawia. Celownikowy na pewno by szedł trochę lżej, na pewno by nie pokruszył tak dobrze gliniastej gleby, ciężkiej gleby, więc no coś za coś. I tak dobrze by nie zagęścił, no bo wiadomo, mniejszą masę ma. No i też tak jak mówię, zastanawiałem się, no jak to z tym Cultimerem jest, czy on faktycznie ciężej idzie jak inne maszyny, no bo no, opory stawia dużo, no Erka no czuje tą maszynę. Jakby kiedyś miał możliwość sprawdzić na tym samym polu Terrano na przykład i mojego Cultimera, to bardzo chętnie bym coś takiego sobie sprawdził. Nawet pod, wiadomo, relacje na internecie, żeby takie no, porównanie było. No wiadomo, każdy też chce sobie... jedna osoba przed zakupem też ogląda takie filmy i też jest ciekawa, no ja też zresztą oglądałem. Więc taka opinia myślę, że byłaby bardzo wiarygodna. No właśnie wykańczam u wrocia poprzeczniaki. Ostatni poprzecz, no przedostatni w sumie, ale z tamtej strony przy pryzmie przejadę tylko jeden, góra dwa przejazdy, żeby nie za blisko pryzmy, bo wiadomo, jak będzie ładowane, to i tak no nie może być do samej pryzmy dosiane. No tu jest ciężka ziemia, tu jest bardzo ciężka ziemia na tym dołku, ale bardzo fajna ziemia. I tu mam też pytanie do was. Jak wy macie ustawione boczne stabilizatory czy odciągi, zwał jak zwał, każdy wie o co chodzi, przy właśnie uprawie na głęboko takim, czy Cultimerem, czy innym właśnie gruberem trzybelkowym? Bo ja mam ustawione na luźno, czyli na pływająco. I niestety, ale Cultimer ma tendencję do ściągania w jedną stronę. Wiem, że Horsz też ma niesymetrycznie zęby ułożone, więc pewnie też w jakimś stopniu ściąga. Najbardziej jest to widoczne na ciężkiej ziemi właśnie. Na ciężkiej ziemi ściąga go około 8-9 cm w jedną stronę, bo właśnie 8 cm mam przesunięcie ustawione maszyny w nawigacji. A na lekkiej ziemi to znowu ta maszyna nie jest tak mocno ściągana, jest to może 2 cm góra. I zastanawiam się, czy ustawić może na sztywno stabilizatory, no bo jednak jak się na tej nawigacji jedzie, no to na ciężkiej ziemi są po prostu omijaki w niektórych miejscach. Znaczy omijaki nie są, bo mam ustawioną szerokość roboczą na 2,86 metra. Bo jak wtedy maszyna jest na sztywno, to na ciężkiej ziemi ta maszyna będzie stwarzała dosyć duże naprężenie na ciągnik, więc nie wiem, czy to jest dobre dla ciągnika, czy po prostu nie będzie go ściągało trochę, bo teraz sobie płynnie pracuje lewo-prawo i też poprzecznie jest ustawiona pływająco, żeby kopiowała ten teren. No więc tutaj teraz robię ostatni przejazd na tym poprzeczu. Teraz sobie możecie zobaczyć, jaka tutaj pryzma jest długa. No tak, z 4 metry od pryzmy myślę, że wystarczy. No pryzma do końca pola praktycznie. Tutaj zostało 10 metrów może do końca pola. Z tamtej strony może 50 metrów. Nie spodziewałem się, że będzie aż taka długa. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Ja już działkę skończyłem uprawiać. Trochę mi zeszło. Jeszcze dzisiaj siewnik zahaczę, przeważę go. Warunki są naprawdę idealne na siew, więc no trzeba korzystać. A pewnie tak z 2 dni mi zejdzie z siewem. No więc dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!